Siema, z tej strony Hogaty, a to jest kolejny odcinek z serii Pograjmy w GTA 4. Tak, od razu na wstępie powiem wam, dlaczego nie ma Zagrajmy w GTA San Andreas single player. A to dlatego, że nie skopiowałem podczas przenoszenia GTA właśnie San Andreas, nie skopiowałem plików z save'ami z tej gry, a że na laptopie poszedł format przy przenosinach na ten komputer. Po prostu straciłem wszystkie save'y, które miałem. W takim razie... What the fuck? Nie, dobra. Ogar. W takim razie, jeżeli ktoś ma, bo muszę zawiesić w tej chwili tą serię. Chyba, że albo ktoś z was ma jakiegoś save'a fajnego gdzieś też mniej więcej w tym miejscu, w którym ja mam, albo by chciał pograć powiedzmy do tego miejsca, w którym ja skończyłem i popakować sobie trochę tym Karlem, to byłbym bardzo wdzięczny, gdyby wysłał takiego wtedy save'a. Jeżeli nie, to może, ale to tylko może, jeżeli bym miał dużo czasu, którego właśnie ostatnio nie mam niestety, to bym po prostu na szybkości przeszedł bez pakowania i bez takich rzeczy do tej misji, bo tam dużo jakoś strasznie nie było. W takim razie jako zamiennik dzisiaj będzie po prostu takie pograjmy w GTA 4. No i dobra, może sobie właśnie jakąś misję zrobimy dzisiaj. Tak się właśnie zastanawiałem nad misją. Dla Wladimira, dobra, można zrobić w sumie. Okej. Hey, Mickey. What do you have? Glass of water. Glass of water. Bang, bang, you are dead. Wake up, you moron. You got me. Come over here. Sit down. You remember Ivan? No. Guy you saw me talking to. This guy. This guy. Oh, yes. You guys had a little kiss. Very funny. What would you say if I told you he was going to rob you, cousin? I'd say, what problem has he got with my cousin? Hold on. Hey! Hey, hey, gorgeous! No, I can't talk right now. What are you wearing? No, I mean underneath it. Great. Listen, I'll call you back, huh? Sorry! Who was that? Never you mind. Was it Ivan? Ooh, that's funny. You know, for a damn yokel, you're a very funny guy. Yes, and for an annoying dick, you're really an annoying dick. Well, it's a real shame that I'm the guy with the powerful friends, and you're the little punk whose only friends is some fat weasel who drives a fucking cab! So, why is Ivan going to rob my cousin? Because I want you to kill him. What? He's angered Mikhail, Mr. Faust. Offended him. He think he's stealing some paperwork from her mom. You catch him and kill him. Then they say it was just a robbery, that failed. And what if I say I don't want to be your hitman? That Mr. Faustin will be very angry with you. And your cousin. Okay. Długo to przemyślał. Czego zabić? Now! Go wait for him by the car depot. Hey, gorgeous. Yeah, where were we? Okay, now listen. Let's talk about it. No i dobra. Czyli będziemy musieli zabić typa, który napadnie na ten cały biznes Romana, naszego kuzyna. Dobra, weźmiemy sobie jakieś autko. Policja nic nie zrobiła. Okej, okay, spoko. Tak, by the way, mamy dwa mołotowy. Później sobie wykorzystamy może. W tej misji chyba za bardzo nam się nie przydadzą. What the fuck, jakie wiksy. Dobra, gdzie mamy jechać? Mieliśmy chyba gdzieś tam jechać. Zmienimy sobie muzyczkę. Radio Broker. Ivan już ucieka? Jakim cudem? To gdzie to jest? Gdzieś tutaj chyba. Możliwe, że to tamten samochód, który był z lewej. Okej, 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 lecimy szybko.
annoy me. Tak, będzie go wnerwiał. Okej, już go przynajmniej widzimy na mapie. Gdzie pojechał? Aha, okej, spoko, dobra. Gonimy za tym debilem Ivanem. Będziemy go musieli zabić. W ogóle Niko rozwala mnie tym tak. No, będziesz go musiał zabić. Nie wiem, czy chcę być twoim zabójcą. No wiesz, będziesz miał później tam problemy i twój kuzyn też. Okej. Spoko, asertywny Niko. Co ty świruje? W ogóle, jakie wiksy odwala tam z przodu. Chodź, typie. Jezu, ale on zawala tam. Właśnie chyba przejechał przez ciężarówkę, przynajmniej tak to wyglądało. A on teraz ucieka dalej. Ale my tu cały czas bez broni w sumie latamy. Okej, dobra. Aha. Muszę nacisnąć F. Dobra, szybko, Niko. Gdzie jest ten kretyn? Tu. Mhm. Dawać. Ivan, gdzie ty jesteś? Zabiję cię. Zabiję cię, Ivan. Chodź tu, patrzcie, nawet nie muszę go gonić w sumie, chyba dłużej. Co za głupi kretyn? Jak on uciekł? Zapała. Ej, nie, ja też tak muszę chyba zrobić. Tak jak widzicie, grzecznie chyba na nas czeka tam, teraz. Co mnie bardzo cieszy, ale będziemy musieli zrobić to, co on! Ooo! Dobra, nacisnąłem spację. Całe szczęście. Ah, niczym szef. Dobra, lecimy szybko. Kurde, broń by się przydała, prawdę mówiąc. Jakaś... Oh, fuck. Dobre było, dobre. Spoko, szybko. Zaraz go dorwiemy. Co on zrobić? Nie confession z between, dobra. Please! Vlad told you to kill me, right? I wasn't stealing nothing from your cousin's place. No. I promised to deal with you. Wypad! Umrzyj! Co to miało być? O, pieniążki przydadzą nam się. Jest, oczywiście. Niech się auto zapisze. Tak, auto zapisze. Jezu, prawie bym wypadł. Auto zapisze. Nie, to mnie rozwaliło teraz. Pieniążki. Ivan is dead. He came to a sticky end. Hey, you and your cousin's girlfriend should get together. She likes sticky finish as well. Fuck you! Say that to my face and I will break you! Ooo, coś nie tak, dobra. Czekajcie, jak ja mam zejść z tego dachu niby? A, okej. Okej, spoko, nie widziałem tej drabinki. Nie mogę po tej drabinie sobie zjechać? Na przykład... chyba nie. Dobra. Czy są tu pieniążki z tego typa? Kurde, nie ma. Dobra, kradniemy sobie autko i lecimy do Romana w takim razie. Zapis mamy, więc sobie szybko zobaczymy na mapę. Prawym? Prawym, okej. To walcie się! To moje auto! Kiedyś było, może kiedyś było wasze, ale teraz już nie jest. O, moje autko wcześniejsze. Dobra, jedziemy sobie. Kurde, denerwujemy. Ten GPS jakiś. Serio, będzie mi tak gadać teraz? Ej, nie wiem, czy to zależy od auta, czy nie, ale wcześniej takie czegoś nie miałem, żeby. No, że mi co chwilę mówił. Jak skręcacie, frajerzy. Dobra, jedziemy sobie szybko do Romana. No, kurde. Ale mnie to denerwuje teraz. Masakra.
Please make a U-turn where safe. Serio? Włączcie muzykę. Dobra. Coś się włączyło. Okej. Okay. Padam do Romana. Hello, Roman Bellic Enterprises. No, Mr. Bellic is stepped away from his office. Can I take a message? Okay, great. No, I'm not gay. Yes, I'll tell him. Car 7, head to South Slopes. Come on, where are you, Mohammed? Hello, Roman Bellic's office. Shit, fucking battery. This is chaos. Capitalism is a dirty business. Yeah? Like war? Not exactly. No, maybe not. When you're going to tell me properly about what happened? I'm not going to judge you. When you got time. There, I have time. Another time. Can I help? Okay, yes. Go pick up my friend little Jacob. He's a good man. Likes to smoke a bit. Look after him. Smoke a bit. Nico, man, we should talk sometime. I'm a good listener. Zaraz zobaczymy. Będzie zjarany? A, wiem, który to jest. Hammer. Ta, co się zryło? O, mapa, Liberty City, okej. Go and pick up little Jacob. On chyba będzie miał dla nas broń już, tak? W ogóle ten policjant niech się odwali. To jest moje auto przecież, nie? On... Sam jesteś dupkiem. Jezu, denerwuje mnie ten. O, włączymy coś lepszego, pasującego do naszego kolegi, którego zaraz zgarniemy. Little Jacob, jedziemy po ciebie. Nie, dobra, to zabrzmiało jak groźba trochę, ale okej. Okej, dawać. Jakbym go teraz przejechał. Tak się zastanawiam, czy... nie, dobra. Nie przejadę go. Chodź tu. Chodź, little Jacob. O, idzie. Siema, little Jacob. Shuttle. Go to Shuttle. Okej, jedziemy do Shuttle. Zobaczymy, co tam little Jacob będzie miał. The one man Roman been talking about all this time. Cousin Nico, gonna help Roman take over the world and thing. I guess so. Respect, all right. We're going to this spot where I need you to wait by. See? I gotta ask you another favor, too. Go for it. Can you take this piece? You hear anything bad going down? O, dobra, w końcu dał mi pistolet. Właśnie na to czekałem, to miałem później mówić, jak przestaną gadać. Że on pewnie dla nas będzie broń załatwiał. Okej. Okay. Nie no, policjant musi tu łazić. Wypadł. Leszczu. Okej. Okay. My mamy iść na górę, czy... Tutaj jest tak głupio pokazane, że... Odejdzie. Odejdzie od stołu. Zaraz typie dostaniesz. Dobra. Nie będą nas denerwować. Mamy iść na punkt do obserwowania. Czekajcie, wyjmiemy sobie pistolecik. Okej. Okay. Fuck! O nie. Szybko. Szybko, wracamy. Fuck, Nico, nie świruj. Tą cegiełką bym mógł porzucać w sumie. Dobra. Pójdziemy tu, sobie przykucniemy, tak? Przykucniemy. Dobra, i celujemy jak coś. Nikt nas nie widzi. Okej. Okay. Ej, no, jesteśmy przecież. Lewy kontrol, na co lewy kontrol? O, idą negasy kolejne. Jacob. We have to teach a bad man his lesson and thing. O, już strzelają do naszego. Umrzyj. Dobra, jeden pad. Tego może załatwimy jakoś tak lepiej. No, jednym strzałem. Haha.
Dobra. Ładnie ich załatwiliśmy. Przeładujemy sobie. Oczywiście pozbieramy sobie amunicję, bo... Fuck. Nie chcemy na nich hajsu tracić. Gdzie on jest? O tu zasraniec. Nie wiem jak on tam jeszcze żyje, ale... Mniejsza. Dobra. Zginął. Dobra, spadamy. Little Jacob, chodź. Come on. Let's do this. Zróbmy to. Chodźmy. Creation Stephanie. Spoko. Może po tym, akurat nie po tym odcinku ściągnę sobie tą... Jak? Chodź ty Jacob, mam po ciebie jeszcze podjechać, w ogóle to ich samochody chyba. Mam po ciebie tu podjechać. Niczym szofer. Dobra. Policjant. Policjant? Tak zaczął uciekać. Nie, dobra, czyli możemy przeżyć ludzi. Spoko. Du-du-du-dum! Turn left. Daliśmy radę. Spoka. Okej, okay, nie jest daleko. Odwozimy teraz litery Jacoba po misji. No mam nadzieję. One love. Make me do it. No i zyskaliśmy zaufanie Romana większe. Spoko, teraz by się przydało coś ogarnąć, broń może więcej, chociaż nie, nie da się raczej. Oczywiście ma auto. Roman, I took Jacob where he wanted to go. Driving for you ain't as boring as I thought it would be. Jacob is a good man. Oh fuck, zignorowałem przez przypadek jego rozmowę. Może jednak do niego zadzwonimy. Co wy na to, Roman? Roman. Now that you've settled into life in Liberty City, I was wondering if you could start to help your cousin with the family business. I thought all tak, pomogłem ci już. You have, but I mean officially. I need more drivers for the cab company. Pay you properly. Okay then. Just call me whenever you want to take a fare. What the fuck? Nie będę jeździł dla ciebie w twoich tych, w twoich taksówkach śmierdzących. Dobra. Damy im piątaka. Niech nam wyczyszczą auto. Możliwe, że od razu się naprawi, ale nie jestem pewien. Na multi się chyba naprawiło. Kanał Color on for work, find Roman, select the job option. Nie będziemy pracować jako taksówkarz. Dobra, zobaczymy teraz. Sprawdzamy mit, czy naprawi się auto po wizycie właśnie u tego, u Myni. Chyba się nie naprawi. Kurde, Zirael, ty mi mówiłeś, że się naprawiło. Dobra, szybko, niech się myje. No, już. Koniec. Kończ się. Jezu, ile to trwa. O, dobra, można było przyspieszyć. No niby nie naprawili nam auta, bo wgniecenia dalej zostały. Ech, nie pogadam sobie, bo ty Jacob dzwoni. Yo Nico, Wagwan. Alright, you know, getting by. Yo, we need your help with something, you know? Will you come on my place at Dillon Street? Sure, I was looking to branch out a bit anyway. I'll see you soon. Dobra, sobie zapiszemy jeszcze na sam koniec, ale trochę nam się auto wyczyściło przynajmniej. Zapiszemy sobie, gdzie... O, trochę odjechaliśmy dzisiaj. Od naszego safe house'a całego. Ale spoko, nawet fajna misja była ciekawa. No i dobra. Fuck, dopiero myłem to auto. Teraz niech ktoś jeszcze naprawi te wgniecenia. Tak, oczywiście dobry mechanik polski by powiedział: o, się wyklepie, no oczywiście. To jest do wyklepania. Ciekawe czy... To też będzie do wyklepania, oczywiście. W sumie nie ma prawie różnicy w tym, co się teraz rozwaliło. Czyli to znaczy, że mogę wjeżdżać w auta i nic mi się nie będzie działo. Ojej, we wszystkie. Kurde, ominąłem jedno.
Kurde, trochę jednak przesadziłem, bo już auto się dymi. Nie! Ej, nie, serio, w policję walnąłem. To nie było specjalnie przecież, nuby. Jacy debili. Jacy oni są niedorozwinięci, kurde. Fuck, jeszcze mi ta baba gada. Ej, powiedzcie mi, ludziska, jak w opcjach, pewnie gdzieś w opcjach to się wyłącza. Co to było? To było ekstra hogate, tak, parkowanie, kurde, wymyślamy nowe przymiotniki. Ej, jakie to było parkowanie? No takie trochę hogate. Tak, i w ogóle kartonik napisał, że nie jedźcie lepiej z hogatym. Ale naprawdę, ja bardzo dobrze prowadzę. No patrzcie, bez zadrapania. Fuck! No, tam było bez zadrapania. Ale auto jest prawie bez zadrapania, no, kurde. Jak się tak jeździ. To jest taka najbardziej optymalna jazda. Fuck! Nie! Jest, dobra, przeżyliśmy. Kolejne 5 minut przeżyte z Niko. Ja bym się bał jeździć z Niko, a nie kurde ze mną. Na miejscu tych postaci wszystkich. W ogóle tam chyba mieliśmy dużo szybszą drogę, a pojechaliśmy jakąś długą. Czy ja chcę tą limuzynę? Ta limuzyna mi zawada, wolałbym w sumie to auto, które mam tutaj. W tej chwili. Ale ostatnio tak z Iralem kminiliśmy, ile aut tu się zmieści. Zmieściłem jeszcze jedną w sumie, ale jak widać już go nie ma. Zniknęło. Kurde. To mi włączył alarm w aucie. Zaraz go przejadę chyba. Co za nuby. Jedźcie stąd, zawijać się. Dobra, zrobimy to w ten sposób. W ten sposób wypchamy to auto, tę limuzynkę. Dobra, nawet nie ma. Tak, on chciał drzwi zamykać, właśnie widzieliście to, on chciał drzwi zamykać. Okej. Dobra, mamy dwa porządne auta, tego nam nie trzeba, trzeciego. Ciekawe co będzie, jeżeli zrobimy coś takiego. Na ziemię. Uciekasz? O, jak to sto? O, fuck, policja? Dobra, dobrze, mamy tu mieszkanie. Ale policja też wejdzie, już to sprawdziliśmy ostatnio. Policja też tutaj weszła. Ale okej, dobra. Zapiszemy sobie grę. No i spoko, w tym odcinku to było na tyle. Dzięki za oglądanie i jeszcze raz sorry za to GTA Single Player San Andreas. Jeżeli macie te save'y jakieś swoje, to dawajcie. No i dobra, dzięki za oglądanie i na razie.